Partnerem odcinka jest platforma Otomoto. A patronami i patronkami imiennymi podcasteksu są Tomasz Kopoczyński, Zofia Zin, Jasz Grudziński, Mediafan i Guzik z projekt Islandia.pl. Wyprawy na Islandię. Grzegorz Kyc, Lepszy niż nic. Justyna Mazur Kudelska. Grzegorz Borowski, Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na Słówko, Medytacje na stres i lepszy sen. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z Wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Twój wuja od tatuażu czyli wujek Darek. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Dawid z podcastu 5 na 5 Piotr Semeniuk. Zbyszek Hojecki. Łukasz Maciejewski. Norbert Garczyński. Fokaj Morszwin. Julia Druszcz. Maciej Kotlęga, fotografii. Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki. Paweł Maciejewski. Mietczyński. Kasper Kopeć oraz Piesek Szuwarek i jego ludzie. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Podcast Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz. Są święta Bożego Narodzenia. Dziś jest Wigilia, kiedy, kiedy ten odcinek trafia do internetu. No i cóż, cóż możemy zaproponować naszym słuchaczom i fanom i wszystkim wokół jak nie świąteczny odcinek. A jak świąteczny odcinek, jak święta Bożo Bożego Narodzenia, to co? To oczywiście samochody, motocykle i te wszystkie pojazdy, którymi ja skąd wiem, jesteś od bardzo, bardzo dawna szczerze zafascynowany, prawda? Prawda. To jest prawda, ja właściwie dopiero co wróciłem od lekarza, bo byłem sobie zbadać pasek rozrządu i od razu cię uspokajam, że wszystko jest, wszystko jest w porządku, no ale tak, no ale z tym mi się kojarzą właśnie święta z, z nowym Fordem Sierrą pod choinką, to tak, 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 taka, taka jest moja rodzina, no Bartek, no my jesteśmy samochodziarze, no zresztą, no wy przybyszewcy podobnie, więc jakby, no, naturalny wybór, prawda? Naturalny wybór, więc kiedy zgłosiła się do nas firma Otomoto z propozycją, żeby, żeby no... Właśnie nagrać taki odcinek, który będzie troszkę nawiązywał do lat 90., troszkę do zerowych, a troszkę do 80., tu się nawet cofniemy, mhm. e, nawet do 70. wręcz, na, na momencik, e, to stwierdziliśmy, no totalnie to bierzemy, dlatego że jesteśmy dwaj samochodziarze. E, też no, mamy we krwi wyścigi uliczne. No. E, obaj, tak, mhm. tak naprawdę, więc e, i, no, żyjemy niebezpiecznym życiem, e, więc tutaj możemy wykorzystać naszą absolutnie i totalną i szczerą zajawkę do tematu, jakim są. Z samochody a, gdybyś wiedział, ile ja mam oktanów w krwi w tym momencie. Ja jestem cały, jestem cały ze smaru. E, więc tak, e, tak to właśnie dzisiaj będzie, rzeczywiście, tak jak Bartek powiedział, będziemy troszeczkę skakać po dekadach. Będą przykłady filmowe, będą przykłady muzyczne, bo jesteśmy nie tylko samochodzierzami, ale też fanami kina i rozmaitych innych gatunków wyrazu artystycznego, prawda? Więc, więc tutaj w ten zmyślny sposób to połączymy. Z inspiracji, oczywiście, z inspiracji e, prawdziwymi historiami przede wszystkim. Prawdziwe historie, czyli e, spot e, wyprodukowany przez Otomoto, bardzo taki e, romantyczny i wzruszający. A spot e, się koncentruje wokół. Samochodu, bo jednak jest to prawdziwy pojazd, a my, jako samochodziarze, jesteśmy w stanie to ocenić. Wokół Deloriana, od którego dzisiaj rzeczywiście tutaj zaczniemy, bo on jest tutaj naszym takim oczkiem w głowie, no i jest to bardzo, bardzo, bardzo popkulturowy i, i interesujący przypadek. Nie? Tak, znaczy, on jest chyba bardziej popkulturowy niż, niż ceniony z uwagi na jakieś realne mm -hmm. osiągi, czy na to, w jaki sposób co tam ma w środku i jakie są jego bebechy. Spot Otomoto opowiada o, o, o jednym z polskich właściwości. Cieli Deloriana, o, o, o panu, który no zresztą potem użyczał te, te, tego samochodu na potrzeby filmu Hacker Polskiego, o którym mm -hmm. powiemy jeszcze troszkę sobie. Natomiast oczywiście Delorian kojarzy się przede wszystkim z filmem z lat 80., czyli z powrotem do przyszłości. I powiem tak, wszystko co powiedzieliśmy na początku tego odcinka nie jest prawdą, teraz, teraz muszę to temu wszystkiemu zaprzeczyć. Absolutnie nie jesteśmy samochodziarzami. O ile wiem, Mateusz nie ma prawa jazdy. Ja próbowałem zdawać Raz i nie wyjechałem z placu. Więc jesteśmy dwoma plackami. Dla ścisłości o... Bartek też nie ma, bo to. Mateusz nie ma prawa jazdy, a ja nie wyjechałem z placu. No Bartek też nie ja ma. Ja chociaż próbowałem było jasne. zdawać a ty? Ja byłem na kursie, ale o. zamknęli mi szkołę, szkołę jazdy w trakcie kursu, więc to nie była moja wina. No. no tak, to wiadomo, że takie wyjaśnienie to jak nie wyjaśnienie. Natomiast tak, no, y, 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 więc ja jako kompletny laik samochodowy, po pierwsze, y, dowiedziałem się sporo w trakcie do tego odcinka. Dowiedziałem się na przykład, że DeLorean, i teraz y, tak, teraz y, autuję się z tą tą informacją. Ja myślałem, że DeLorean to jest model samochodu a nie marka samochodu, w sensie, mm -hmm. że bo ten, ten, marka samochodu, czyli ten DMC-12 słynny, to jest jakby jedyny taki, nie dość, że że, 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 sztandarowy, to jeszcze jedyny model, który wypuściła marka DeLorean w, na początku lat 80 I, i, i nazwa DeLorean wzięła się od nazwiska twórcy tej marki, czyli od Johna DeLoreana, gościa, który pracował wcześniej w Chryslerze, w Packardzie, w Pontiacu, był bardzo cenionym inżynierem, i, i projektantem samochodów, był m.in. E, odpowiedzialny za, za, za e, podobno kultowy, taki słynny model e, samochodu, czyli Pontiac GTO, który był uznawany za pierwszy tzw. Tak muscle car, czyli t, 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 taki e, samochód o, o, o niezwykle wysokich osiągach. No i e, long story short, z Johnem DeLoreanem było tak, że on w którymś momencie... Poczuł, że z jednej strony e, ma popularność i, 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 i sławę i, i reputację gościa, który mm, no, miał troszkę taką reputację Playboya i, i, i był troszkę celebrytą takim, takim bardzo wczesnym i, i był zaznajomiony z elitami, powiedzmy amerykańskimi e, lat 60., -tych, 70. -tych, e, a z drugiej strony te, trochę go cisnęły te, te, te wszystkie kwestie korporacyjne związane z pracą w General Motors. Więc postanowił zbudować swój własny samochód i założyć swoją własną markę pod koniec lat 70. No i właśnie tutaj mamy do czynienia z tym z tym, z tym, kultowym samochodem, który dostał się później do filmu Powrót do Przyszłości, z tym samochodem, który miał te słynne otwierane do góry drzwi, które to podobno drzwi um, służyły głównie temu, że, że, że łatwiej jest do takiego samochodu wejść osobie wysokiej, a John DeLorean wysoki był. No tak, to jest to zastosowanie takie czysto praktyczne, to jest ta u, u, użytkowa rola tych drzwi, a poza tym wygląda. Bartek odjazdowo. Wyglądają cool. naprawdę, naprawdę cool. Więc rzeczywiście, no tak to, tak ta historia się potoczyła. DeLorean, jako się rzekło, samochodziarz i, i, i Bon Vivant, czyli to jest nieironicznie rzecz, która nas łączy z Johnem Delorianem, bo faktycznie jesteśmy niezłymi ananaskami. No i jak to się potoczyło? DeLorean otworzył fabrykę w Irlandii Północnej, co może się wydawać dosyć niezwyczajnym wyborem, ale wynikało to, zdaje się, z jakiegoś wsparcia ze strony brytyjskiego rządu, tak? Były jakieś tam Bagna w Danbery, oczywiście w Irlandii Północnej jest pewnie 58 innych wymów tego słowa, ale my powiemy Danbery, trzeba je było osuszyć. Postawiono fabrykę na 2,5 tysiąca robotników, fabryka dosyć charakterystyczna i dosyć mocno irlandzko-północna, czyli dwa osobne wejścia dla katolików i protestantów. Bo czemu nie? Tak to się zaczęło, ale, ale tak naprawdę dalszy obrót sytuacji no nie był najweselszy, tak? Zaczęły się rozmaite kwasy. Proces głodowy członków. W więzieniu. W obiekcie zaczęło przybywać wojsko, więc nie jest to rzeczywiście jakaś idealna atmosfera, żeby tworzyć samochody przyszłości. Ale żeby nie było, to nie jest tak, że ten DeLorean to był jakiś taki flop sprzedażowy od wejścia. On się jakoś tam sprzedawał, tylko. Deloriana, mówię tutaj już o, o Johnie Delorianie, chyba pogrążył nadmierny optymizm, bo on w pewnym momencie stwierdził, że dobra, okej, okay, to przyspieszamy produkcję do 80 samochodów e, dziennie. Temu wszystkiemu towarzyszyła rozkręcająca się e, inflacja, e, a poza tym ten Delorian, mimo że nam się kojarzy z podróżami w czasie, prawdopodobnie, no, nie był e, najszybszym, najbardziej zwrotnym samochodem e, dostępnym w tamtym czasie e, na rynku, więc ten obrazek który mamy z powrotu do przyszłości, to jest jednak no magia kina, bo jeżeli się pogląda jakieś takie współczesne testy tego samochodu, to wiadomo, że testujący jakoś to dzielą i przykładają do tamtych realiów, ale no z nich bardzo mocno wynika, że no kurde, no super zajawka, wspaniały design, jest to rzecz bardzo ikoniczna, ale żeby tym jakoś latać, no my byśmy w tych wyścigach ulicznych, w których bardzo często bierzemy udział właśnie na ulicy Opolskiej w Krakowie, czy coś my byśmy DeLoreana nie wybrali, ale gdyby to był, wiesz, konkurs na najładniejszy samochód, jakieś wybory mis takie motoryzacyjne, to tak, to już, to już owszem, więc ogólnie ciężko ja też trafiłem na takie info, że w tej fabryce w Danbury nie mieli linii testowej, co jest dosyć złym pomysłem, jeżeli chodzi o fabrykę samochodów, bo de facto ten sprzedany egzemplarz był testowany przez nabywcę, więc wynikały z tego różne dosyć przykre rzeczy. Podobno, gdy te samochody docierały drogą lotniczą do Stanów, no to trzeba było od razu je naprawić, sprawdzić, przetestować, naprawić i dopiero ewentualnie ruszyć z tym w rynek. No a propos Johna DeLoreana, no tak, jako się Rzekło ananasek niezły, no bo. Wpadł w pewne finansowe tarapaty związane z tym przyspieszeniem produkcji, co nie było najlepszym pomysłem. E, no i zaczął sobie, delikatnie mówiąc, dorabiać. Dorabiać, zaczął dystrybuować rzeczy, które w przeciwieństwie do Deloriana bardzo mocno przyspieszają czasami. E, no, te, takie to były, prawda, pomysły biznesowe. Możecie się domyślać, e, o co tutaj chodziło, o jaki handelek. Jaka to była dekada w Stanach? Tak, jaka to była dekada w Stanach sobie przypomnijcie, tak i tak. dalej. Oglądaliście Miami Vice, wszystko wiecie więc w końcu zatrzymano go w Los Angeles w hotelu w momencie jakiejś tam transakcji. Ostatecznie nie poszedł do więzienia, no ale to był koniec DeLoreana jako jakiegoś takiego wielkiego biznesmena tak naprawdę, ale nie koniec DeLoreana jako jakiejś marki ikony, tak, no bo w 85 roku będziemy mieli powrót do przyszłości i ten samochód rzeczywiście stanie się rzeczą ważną, tylko że ta firma już wtedy de facto nie istniała. Jakie były powody tego, że DeLorean nie szedł tak jak powinien był iść, jak, jak przynajmniej John DeLorean spodziewał się, żeby, że te samochody będą szły. No, powodem też było na przykład to, że, że, że e, rzeczywiście John DeLorean przed produkcją, przed wyprodukowaniem pierwszego modelu e, zrobił coś w rodzaju e, prototypu, natomiast ten prototyp okazało się, że był e, jakąś taką atrapą trochę, jakimś takim, w sensie był zewnętrznym, tak, i oczywiście było wyprodukowane na i karuseria i tak dalej, natomiast to by było na tyle i gdzieś tam w trakcie, jeszcze przed produkcją trzeba było to wszystko przeprojektować tak, że, że, żeby, żeby tam po prostu w środku się wszystko pomieściło tak, jak się powinno, tak jak się powinno pomieścić według pierwotnych założeń. No i tak, No Delorian rzeczywiście wpadł w kłopoty. Te kłopoty zresztą poniekąd sprawiły, że, że DeLorean finalnie skończył w powrocie do przyszłości. Dlatego, że jeden ze scenarzystów Powrotu do Przyszłości zapytany w wywiadzie, e, dlaczego e, właśnie DeLorean, tak, no bo tam podobno e, Ford zaproponował twórcom 75 tysięcy dolarów za to, żeby, żeby Doc Brown miał jeździć Mustangiem, no ale twórcy stwierdzili, nie no, Doc Brown by w życiu nie jeździł Mustangiem, bez, bez przesady. E, no więc zapytany o to on powiedział, że no, jednym z powodów było to, że w trakcie pisania, wtedy kiedy pisaliśmy scenariusz Do Powrotu do Przyszłości, e, no akurat Trwał proces Johna Deloriana w związku z czym e, wszyscy cały czas mówili o Johnie DeLoreanie i cały czas była mowa o tym, że jest jakaś afera, więc w zasadzie film nie mógł na tym w żaden sposób stracić, tak, że, 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 że decydujemy się na mógł mógł tylko zyskać, no bo, no bo jednak mowa tutaj jest o jakimś takim dziwnym produkcie, tak? w sensie o, o, o ra, raz, że to się. Relatywnie rzadko zdarza, że w ogóle wchodzi na rynek nowa marka samochodów. Dwa, że ta marka samochodów jeszcze jest taka, taka super-designerska. Trzy, że jest powiązana z, z, no, z aferą, e, tak związaną z nielegalnymi substancjami, i z, no, no właśnie postacią e, twórcy tej marki, która nie jest najmniej barwną z, z postaci na rynku samochodowym. Więc, więc no, finalnie ten DeLorean faktycznie, faktycznie trafił do e, powrotu do przyszłości, ale wróćmy jeszcze na chwilę do Johna Deloriana, żeby, żeby, żeby trochę do końca jego e, jego e, jego historia no firma rzeczywiście zawinęła się Firma DeLorean zawinęła się między innymi dlatego, że, że, że jej twórca i właściciel nie był w stanie spłacać brytyjskiego rządu. No i tak jak mówisz, fina, no finalnie nie, nie poszedł siedzieć za to, co, za to, co zrobił i czym próbował handlować, no ale i tak nie uchroniło go to przed bankructwem. On to bankructwo ogłosił w roku 1999. Zresztą jego posiadłość, przynajmniej jedną z jego posiadłości, kupił Donald Trump. Znany tu i ówdzie. No i John DeLorean zmarł w roku 2005. Przed śmiercią zdążył jeszcze ożenić się po raz któryś z młodszą o ćwierć wieku aktorką Christina Ferrarę. Wzięli się i nawrócili. To jest taka już akurat typowa część historii, tego rodzaju historii, wielu skruszonych gangsterów i nie tylko gangsterów, i ludzi, którzy mieli coś tam za, za, za sobą nieprzyjemnego. No, kończyło w jakimś kościele protestanckim, przynajmniej tak to, tak to wygląda w Stanach często. E, nawrócili się, e, no ale też pod koniec życia Johna dojeżdżały jeszcze bardzo mocno e, liczne pozwy sądowe związane z tym całym bałaganem, który, e, który wokół e, Deloriana się e, wytworzył. Tak, to powiedzmy jeszcze dwa słowa na temat powrotu do przyszłości, bo wspominałeś o tym, że no, że to mógł być Ford, że to mógł być Mustang, ostatecznie to był Delorean. Ale no powiedzmy, że mało brakowało, a w ogóle nie byłoby tam fabuły gdzieś tam skoncentrowanej wokół samochodu, bo początkowo tym wehikułem czasu miała być, zdaje się, lodówka tam, jakieś na przyczepie pick -upa. To Robert Zemeckis zaproponował, żeby jednak był to samochód. Spielberg miał też sporo wątpliwości. Mówię tutaj o Spielbergu w roli producenta tego filmu, bo obawiał się, że jeżeli to będzie lodówka, to niektóre dzieciaki będą się tam zatrzaskiwać ze względu na konstrukcję, niektóre. Amerykańskich lodówek. I to jest fajna sprawa, bo tak, że lodówka nie, nie, to dzieci się będą zatrzaskiwać. Ej, weźmy ten samochód produkowany przez gościa, który <noise> prawdopodobnie pójdzie za chwilę do Pierdla, bo sprzedawał to, to, to i tamto, to. Dzieciaki to pokochają. No i no, rzeczywiście nie ma co ukrywać, że dzieciaki to pokochały, bo e, powidoki tej fascynacji DeLoreanem i, i w ogóle powrotem do przyszłości, e, no, pojawią się. Jeszcze przecież lata później w polskiej kinematografii, mm. o, czym, o czym będziemy musieli tutaj wspomnieć, prawda? Tak, tutaj mowa jest o arcydziele filmu polskiego, który nazywa się Hacker. No właśnie, na potrzeby którego pan, o którym wspomnieliśmy wcześniej, pan, który wystąpił w spocie "Prawdziwa historia o Tomoto, wypożyczył im tego Deloriana i to, to absolutnie nie jest przypadek, że to jest DeLorean, tak? Dlatego, że główny bohater filmu, którego gra e, Bartosz Obuchowicz, czyli Marcin Fly Makowski. Swoją drogą Bartosz Obuchowicz to jest temat chyba na osobny odcinek podcastu, oh, 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 dlatego że tak. to jest wybitnie e, zero-sowa postać, jeśli można tak powiedzieć. To jest gość, który Gdzieś tak do 35 roku życia był uznawany za, za dzieciaka polskiego kina. Tak, za nastolatka. No więc tak, no więc tam jest postać, którą gra Obuchowicz, to jest Marcin McFly-Makowski. Ma swojego ziomka, który się nazywa Turbo. Do Turbo jeszcze za, za chwileczkę wrócimy i powiemy co nieco. No jest tam taka scena, w której oni próbują coś tam hakować i jest dialog w tym filmie, który postanowiłem sobie już spisać, dlatego że, że to jest. Jakakolwiek próba streszczenia tego dialogu nie odda w pełni tego, co tam się rzeczywiście wydarzyło w tym filmie. I, e, e, i dialog, e, dialog leci tak. Tam kontekst jest taki, że McFly, e, czyli Marcin, chce poderwać Laurę w tej roli e, Kasia Smutniak. To jest dialog związany z tym, że oni próbują kupić Deloriana. Delorian, Delivery Overnight, nasze auto. I tutaj Obuchowicz mówi, to jest poza zasięgiem. A ten turbo mówi, możemy wygrać tę aukcję. Jak? Czym? Sposób się znajdzie. Co ty kombinujesz? Nie ja, ty hakujesz Laurę, fortecę. Tak, tu próbują zhakować dziewczynę. To jest... Co ty mówisz? Laura to nie jest program. Na nią nie ma kraka. Janusz Zaorski tutaj tak wtrącę się miał 55 lat w trakcie yy, premiery tego filmu. Jest. Mieszkałeś kiedyś w pałacu, to będziesz mieszkał. Laura na pewno poleci na pałac. I oni tam... Yy, raz, że właśnie kupują tego Deloriana za jakieś tam pieniądze, dwa, że kupują Pałac Kultury, po którym chwilę później um, jeżdżą, prawda, na dyskorolkach i e, w tle leci um, najpierw Kulki cool dew, a później leci Funky Funky Filon. Filon. To jest niesamowita sprawa. <laughs> jest niesamowita sprawa, a Kulki dew się tam w ogóle pojawiają w tamtym momencie jako taki jingle, to jest ten jingle z tej ich takiej piosenki wizytówki pod tytułem Kulki cool dew. Tak. a w międzyczasie jeszcze rapują, tak? Rapują na takim wodnym łóżku w Pałacu Kultury, mm -hmm. Funky Philon, no nie, super, no dla mnie, dla mnie takie top 3 obok, nie wiem, rękopisu znalezionego w Saragosie <noise> i obok filmu a jak myślisz, prawda, paradoksalnie, to jest taki brakujący tutaj ogniwo. Niesamowita sprawa, no tak, DeLorean się rzeczywiście w tym filmie pojawia, ma blachy takie, no, bardzo, bardzo cool, W.O. Hacker. <noise> a, no, cóż, co można powiedzieć, no, jest to, jest to, jest to duże kino, tak, jest to na pewno duże duże kino i warte odświeżenia. No. Tak, tam też to, oczywiście jest scena z tym DeLoreanem, no, no jest, no powiedzieliśmy, że jest, natomiast jest scena, w której um, bohater Bartosza Obuchowicza pokazuje bohaterce granej przez um, Katarzynę Smutniak, um, tego DeLoreana i okazuje się, że, że ta bohaterka jest ogromną fanką filmu Powrót do przyszłości. To się dobrze składa, kiedy, kiedy próbujecie poderwać tak, chłopaka, który ma mm -hmm. McFly. Mm -hmm. I ona mówi tak, DeLorean, silnik V6, 200 koni, w pięć Sekund do setki. to dalej tak, no naprawdę udaje silnik startującego silnika. Konstrukcja nitowana, technologia lotnicza, system napędu z Formuły 1. Jak byłam po podstawówce, kochałam się w Michael J. Foxie. A powodu przyszłości widziałam jakieś 30 razy. I teraz ona tam wymienia te, stare, te, te, te no, to co teoretycznie ma w bebekach DeLorean. Mi się wydaje na podstawie tego, co oglądałem, co czytałem i co oglądałem w internecie, że DeLorean nie ma aż takich tam jakichś super osiągów. W sensie, że można powiedzieć wiele o tym samochodzie, ale nie to, że jest najszybszy i że potrzebuje najmniejszej liczby sekund do setki, nie? Jakby, no nie wiem, tu chyba jest jakaś porusła fantazja trochę, y, tr trochę twórców tego scenariusza. Tak, 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 ja myślę, że, y, że to jest jednak mocno bazowane na tym, y, co pamiętamy z filmu, ale Bartek, nieważne, jakby osiągi, nie osiągi, najważniejsze jest to, że można Deloriana, bo my nie bez kozery wam wspominamy o tym spocie i o, o, o człowieku, o pasjonacie, który tymi Delorianami się od lat zajmuje, tego Deloriana z 81 roku można, proszę pana, kupić na Otomoto za 349 tysięcy złotych. Ja zastanawiałem się chwilę, stwierdziłem, że nie, jednak nie, bo teraz trochę tych wydatków, także wszyscy macie wolną rękę, można sobie tego typu, no, Bartku, samochód nabyć i to jest ważne. No, ale wspomnieliśmy o Turbo, prawda? O, o koledze głównego hakera. Również o hakerze, prawda? Bo jest to film Haker, który jeszcze raz tutaj wam serdecznie polecamy no to musimy chyba przejść do turbo gum, samochodziarskich gum, o które czasami pytaliście, a jako, że my samochodziarze tak średnio, ha, co za plot twist, a mówiliśmy na początku, że jednak tak, no to stwierdziliśmy, że taki segment tutaj powinien się pojawić, no bo, bo jednak parę osób na to, na to czeka. Co z tymi gumami, Bartku? Co z tym, co z tym turbo, poza twoją prywatną historią, o której później, bo jest warta Tak, tak, wydaje mi się, że go przytoczę. <laughs> albo nie, nie wiem, <laughs> jeszcze. E, no, d, 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 czym były tam turboski, jak się mówiło u ciebie w mieście, turboski, mm -hmm. czy gumy turbo? Turboski. No, u mnie znana pod tymi dwiema, pod tymi dwoma określeniami. E, były wypuszczone w naszej części Europy i to głównie w naszej części Europy, w sensie jakby nie doszukałem się jakichś tam informacji dotyczących tego, że, że w Stanach na przykład też były, nie? Wydaje mi się, że, że to, to, to poszło przede wszystkim tutaj gdzieś w okolicy najbliższej. No, była wypuszczona przez turecką firmę Kent, której pełna nazwa to Kent Güda. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem, ale sprawdzałem na Google Translate wcześniej, jak się, jak się czyta, to takie. Taka, taka dziwna literka jest w tym, w tym guda. E, korpo to istnieje od lat 20. XX wieku. E, I i no zaczynało tak stereotypowo, jak tylko może zaczynać korporacja zajmująca się jedzeniem w, w Turcji, dlatego że zaczynała od hałwy, no, A potem wchodziła coraz głębiej w kolejne rodzaje słodyczy. E, no i weszli w gumę do życia w latach 60. E, i postanowili wypuścić gumę, która, e, no była, to nie było coś niespotykanego, że gumy miały w sobie coś tam, tak, w sensie że tam był jakiś obrazek, komiks, tak, no były, były gumy Donald, e, w sumie nie sprawdziłem, czy Donaldy były, ale chyba były starsze niż, niż, niż gumy Turbo, były troszkę wcześniej, mm -hmm. e, natomiast postanowili z, zrobić właśnie to, czyli gumy, które e, zawierają sobie jakieś tam e, coś dodatkowego i, i, i to coś da się kolekcjonować. Dzieciaki bardzo lubią chyba takie rzeczy, przynajmniej lubiły dzieciaki z naszych pokoleń, ale wydaje mi się, że dzisiaj też lubią, dlatego że e, gry wideo mają jakieś tam e, jakieś tam Fify inne tego, tego rodzaju tytuły, mają w, gdzieś tam w sobie e, ta, taką kolekcjonerskość mm -hmm. pod tytułem, że zdobywasz karty piłkarzy i ci piłkarze mają różne tam jakieś statystyki i parametry i tak dalej. No więc tak, no rzeczywiście gumy turbo e, zawierały obrazki z samochodami i e, każdy z tych samochodów był opisany e, kilkoma tam jakimiś numerkami i, i statystykami, e, czy osiągami z, związanymi z, z danym modelem. No i no, zbierały się. to zbierałeś obrazki z gumoturbu? Otóż nie. Ja też nie. <śmiech> Także o to moto. Słuchajcie, no tak, tak, tak. Ja rzeczywiście bardziej, bardziej rysunkowe kaczki i myślę, że ty podobnie. Nie, Jeśli chodzi, o, nie. Jeśli chodzi o fetysze. Nie, od razu nie? go Nie, nieprawda. Niech stać nas było. Aha, od, razu, od razu w gołe baby, bo takie gumy też były, o których wspominaliśmy w naszym odcinku e, sprzed wielu, wielu tygodni, o kolekcjach. No tak, turbo podobno było brzoskwiniowe, no. Trzeba e, się zastanowić nad tym. I jeżeli było, to tylko przez jakieś półtorej sekundy, bo rzeczywiście od pewnego momentu e, to następowało bardzo, bardzo prędko, to było pozbawione, to było po prostu rzucie jakiegoś tworzywa sztucznego, tak. nie? Tak jakby bardzo szybko wysysałeś tego jakąkolwiek esencję. No tak, od 1986 być może w Polsce, od początku pewnie tak, no tak to kojarzymy. Wydaje się, że wjechały do nas bardzo, bardzo szybko, na pewno już na początku 90 można było zobaczyć w polskiej telewizji reklamy gumy turbo z doskonałą piosenką, ale, ale one się pojawiły na rynku chyba... Wcześniej, więc nie dość, że niczego nie ma w sklepach. To jak już się pojawi jakaś guma z obrazkami, to ma smak przez półtorej sekundy i nara, nie? Tak. i potem możesz z tego e, prawdopodobnie tam nie uszczelniać sobie e, okna i tak dalej. No, masa <gum> była tych serii. Ogólnie y, można sobie znaleźć w, w sieci jakieś takie rozpiski bardzo szczegółowe, cudownie gikowskie dotyczące tego właśnie, w jakich latach jaka seria y, obrazków do gumy Turbo się y, y, pojawiła, no i za ile można sprzedać dać nieodpakowane gumy, jeżeli takowe gdzieś się ostały. I rzeczywiście jeśli chodzi o tę pierwszą serię, o te obrazki od numeru pierwszego do pięćdziesiątego, no to można nawet wyciągnąć 250, proszę pana dolców, więc to jest rzeczywiście całkiem, całkiem przyzwoity interes. No jak się domyślacie, im starsze, tym droższe, więc jeżeli <laughs> macie skitrane jakieś gumy, no bo dorzucia się nie nadawały nigdy, więc tym bardziej teraz się nie nadają, ale to można sobie w takim razie dorobić do emerytury, bo, bo już prawdopodobnie Prawdopodobnie jesteście w takim wieku, jeżeli macie tego gumę. <gulanie> <gulanie> tak, prawdopodobnie trzeba będzie opłacić rehabilitację tak. placów, czy coś takiego, nie? Um, tak, no, podobno... Znaczy, dobra, no... Wiadomo, że firma Kent, znaczy wiadomo, w sumie nie, nie wiem dlaczego, nie jest tak, że firma Kent jakoś tak nie dba specjalnie o to, żeby, powiedzmy, dystrybuować informacje na temat gumy Turbo. Nie? Mm -hmm. Jakby powinni. oni sami powinni otworzyć jakąś stronę, która, nie wiem, ma rozpisane wszystkie, wszystkie obrazki ze wszystkich lat, i tak dalej, no ale tak jak wspomniałeś, zajmują się tym jakieś wspaniałe umysły geekowskie, i tu mówię absolutnie, tak, tak. absolutnie bez ironii bardzo, bardzo lubię takie rzeczy, że, mm -hmm. że ktoś po prostu poświęca. Nie wiem, tygodnie swojego życia, żeby żeby postawić stronę, która um, zbiera wszystkie informacje, na temat wszystkich obrazków, z gum, które ukazywały się 40 lat temu gdzieś tam we wschodniej Europie. Była kiedyś polska strona, która się nazywa TurboKentGSI.pl, GSIPL. Niestety ona się działała 5 lat temu, bo nawet e, kiedyś o niej pisałem. Natomiast e, niestety, niestety już nie istnieje, no ale istnieje, e, istnieje strona no, z, zachodnia prawdopodobnie e, która się nazywa. Bubblegum Wrappers i tam, tam, tam są informacje dotyczące kolejnych serii. Według tej strony prawie nikt na świecie nie posiada pełnej pierwszej kolekcji 50 obrazków. Prawie nikt. W sensie, że są jakieś tam w ogóle tam, tam w ogóle pojedyncze osoby, więc rzeczywiście te, te, te 250 dolarów, które można wyciągnąć, to prawdopodobnie bardzo niewiele osób jest w stanie to wyciągnąć. Ciekaw jestem i w ilu polskich i nie tylko polskich, ale też bułgarskich, rumuńskich, czy, 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 czy nie, nie, węgierskich, czy, 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 czy łotewskich mieszkaniach były takie sytuacje, że starzy komuś wyrzucili obrazki, no bo to tam tego, a potem się okazywało po latach, że można było na tym nieźle dorobić, dlatego że, no, mówię nieźle, bo, bo bo, no bo, no bo co? No, podobno, podobno kolekcjoner z Wody Wostoku w 2007 roku wydał ponad 3,5 tysiące euro na. 24 obrazki z serii pierwszej, czyli nawet nie wszystkie obrazki, tylko mniej niż połowę, bo tych obrazków było 50, nie? Więc to coś mówi o tym, że, że to faktycznie może być troszkę warte. Natomiast w Polsce na, na, na Allegro w tym samym roku. Ktoś sprzedał zafoliowane pudełko z turboskami za 800 zł, nie takie takie mm -hmm. w ogóle nie więc więc no ludzie mają te zajawy i, i, i tak no prawdopodobnie też mają dużo pieniędzy za dużo za dużo pieniędzy no, ale ja nie będę oceniał co ja tam co ja będę oceniał? Oczywiście Sam głupoty, to jest więc, komfortowa więc... sytuacja, ale tak teraz tworząc taki ciąg myślowy no yy, samochodiarze więc samochody jeżeli samochody to mechanika jeśli mechanika to warsztaty samochodowe barsku a jeśli warsztaty samochodowe to gałębaby i tutaj należy wspomnieć, że robiąc podjazd pod historię prywatną Bartka, którą się mam nadzieję z nami podzieli, od czwartej edycji obrazków, to są obrazki z numerem 191 do 260, no właśnie Kent poza motoryzacją postawił rzeczywiście na gołe baby i na szczucie odbiorcy, młodego i, i, i niemłodego, czyli te rzeczy, które potem na przydrożnych reklamach również w Polsce albo głównie będą się pojawiać przy okazji tam reklamy jakieś tam armatury, coś tam, coś tam, no no i rzeczywiście Bartek się kiedyś natknął na taki no, pieprzny obrazek, prawda? Tak jest. E, tak, e, rzeczywiście tak, że, że zdarzały się, rzadko bo rzadko, ale zdarzały się rzeczywiście obrazki, e, na których były no, rozdekoltowane panie. Ja w sumie nie wiem skąd były te obrazki. Ja ciekaw jestem, czy w ogóle filma Kent Guda miała, miała w ogóle pozwolenie na to, żeby, żeby mm -hmm. używać tych, no bo to wygląda jak jakieś takie ilustracje promocyjne, i tak. ciekaw jestem, czy oni się tam, nie wiem, z Astonem, Martinem się tam kontaktowali koniecznie i z Mercedesem, żeby, żeby od nich odkupić te rzeczy. Czy to wszystko było trochę tak jak z Pols w Polsce z prawem autorskim, przed 1994 rokiem, czyli. No mm -hmm. e, no, do, do, nie, nie będę tutaj posądzał. Natomiast rzeczywiście jest obrazek, który ma numerek 219. E, I on przedstawia Seata i Bizę, więc tu już mamy atrakcyjny, atrakcyjny pojazd, przy ciebie. E, no i przed tym Seatem i Biza leży pani, nale Rzaczku. I ta pani jest, o ile dobrze widzę, całkiem goła. Ja ten obrazek znalazłem na boisku szkolnym w szkole podstawowej numer 1 w Solejów, do której też uczęszczałem, i postanowiłem go narysować. Miałem wtedy lat pewnie z 8-9. I narysowałem to, to, co znaleźliśmy z kolegą Tomaszem wtedy na, na tym boisku. Ten obrazek podpisałem on tam jest taki, taki napis z długopisem, obrazek z gołą babą i samochodem, gołą napisane na, ko na końcu powinno być on, ale ja napisałem o e eee, No... Pff. Cóż. E, i, e, no i nic by się nie wydarzyło chyba w związku z tą historią. Bym pewnie nawet bym o tym zapomniał, gdyby nie to, że chyba ktoś by naskarżył do, do, do wychowawczyni, że coś takiego narysowałem i, e, i to trafiło do, do, do wychowawczyni i miałem burę. E, chyba nawet nie miałem uwagi, tak mi się wydaje, tylko, tylko to poskutkowało to powiadomieniem rodziców. Ten obrazek jest gdzieś w domu moich rodziców cały czas. Poprawczego od razu. Tak, o tym nie <grym> wspomniałeś. Dwa lata w zakładzie. No tak, to jest rzeczywiście <grym> 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 Ładna historia. Mniej ładną historią związaną z turbo jest rzekoma rakotwórczość tej gumy. No i to jest jeden z takich mitów, które w ogóle, jeśli chodzi o świat, prawda, wolnorynkowy, konsumencki, on się powtarza w różnych formach, wraca w kontekście różnych produktów. No bo. Tak, niektórzy twierdzą, że, że te plotki dotyczące rakotwórczości Turbo sprawiły, że guma zniknęła z polskiego rynku w 2009-2010 roku. Mm -hmm. No ale tak, no, możemy zakładać, że hej, no to był bardzo znany produkt, który można było sprawdzić na rozmaite sposoby i gdyby rzeczywiście tak było, to ta reakcja podejrzewam, odpowiednich instytucji byłaby, byłaby nieco inna, ale rzeczywiście no, mamy parę jakichś takich produktów, często też niedostępnych u nas, którym się przypisywało jakieś bardzo, bardzo szkodliwe działanie, tak? Od jakichś najdziwniejszych typu tam, co to było? Guma Bubble Jam miała zawierać jajeczka pająków, które miały się wykluwać w ustach, tak? To jest guma z lat 70. ze Stanów. No to dosyć makabryczne, tak? Jakieś słodycze, które po prostu eksplodują w żołądkach dzieci, jak się tam napije, Czegoś gazowanego po nich, tak? Poproksy, te takie właśnie e e strzelające kryształki w tym wszystkim były. No, parę takich rzeczy. Nie, prawdopodobnie turbo było po prostu <ścoughs> paskudne, pozbawione, pozbawione jakichś tam walorów smakowych, ale, ale jeżeli chodzi o nowotwory, to, to, to niekoniecznie. No. Tak, no jeśli chodzi o ten smak jeszcze, to się odniosę, no ja mniej więcej wiem, kojarzę, jak, jak smakuje brzoskwinia e, i nawet jeśli uznamy, że... <laughs> Jadłem dwa razy, no, tak. Tak, tak, nawet jeśli uznamy, że te półtorej sekundy tam smakuje brzoskwinią, nie, no nie wiem, czy to jest brzoskwinia na pewno. No to jest... E... Trochę bardziej jakbyś skropił e, kawałek asfaltu, jakby sokiem brzoskwiniowym, bo potem to próbował zlizać z tego asfaltu. Mm -hmm. To bardziej mm -hmm. w, tym, w tym kierunku. E, no i tak, jeszcze znalazłem taką, taką plotkę raczej, wydaje mi się, że, że ten kształt takiej gumy turbo, czy takie dwa paski, które, 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 które jechały przez tę gumę, jakby, tak? Ona była tak podzielona takimi dwoma ogłębieniami. Te wgłębienia miały symbolizować y, ślady pobieżniku. Nie wydaje mi się, dlatego że y, aż specjalnie poszukałem, jak wyglądały Donaldy i wyglądały tak samo dokładnie, więc wydaje mi się, że to po prostu był, tak wyglądały po prostu gumy do rzucia dla dzieci Ta. wówczas. Tak, no na, na YouTubie, nie tylko na YouTubie, jest sporo jeszcze filmików i to nie tylko Polaków. Znalazłem na przykład gościa, który mieszka w Stanach i, i pochodzi z Ukrainy, który, który, który pokazywał swoją kolekcję turbosków i gościu chyba tam z, urodził się w okolicy tam w latach 80., ale w, w połowie lat 80. i pokazywał właśnie swoje obrazki, które zawiózł do Stanów ze sobą, więc, więc sporo jest jakichś takich kolekcjonerów zajawkowiczów, którzy jeszcze cały czas te rzeczy e, mają, trzymają w domu i kupują i wymieniają się e, i sporo jest jeszcze osób, które kupują te nowe gumy turbo dla, dla, dla obrazków, które są w środku. To jest fascynujące, że te nowe gumy turbo, nie wiem, czy to będzie pozew ze strony firmy, która, która je wypuszcza, bo nie wiem, czy to już jest, chyba to nie jest już Kent Gude. Ja nie mam pojęcia, czy, 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 czy tam nie dało się tego z tym smakiem czegoś zrobić, ale, ale no chyba najwyraźniej nie, dlatego, że cały czas Albo być może to jest właśnie część tego, tego experience'u, prawda, powrotu lat osiemdziesiątych, że, że to wszystko jest bardzo niesmaczne. Może wróćmy w takim razie do, do, do przykładów filmowych i do Kolejnych samochodów, które tutaj przygotowaliśmy sobie do anegdot związanych z samochodami, dlatego że Mateusz, ja wiem, że mhm. ty najbardziej marzysz o tym, żeby posiadać na własność samochód Deutico, prawda? Chyba tak. Nie zdawałem sobie z tego sprawy do tego momentu, ale chyba kurczę, tak. Straciłem. No. Mhm. Dalej. Wdychę. E, tak, no ale jakbyś marzył na przykład o BMW e to, to to też byłoby w porządku, bo to jest e, całkiem ładne. W ogóle sprawdego ja się nie znam na samochodach, ale jak się miałbym wybierać. Który design samochodów mi najbardziej odpowiada, to ja bolo te kanciaste. Ja nie, 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 chyba nie szczególnie lubię samochody z ostatnich, powiedzmy, 15-20 lat, które, jak to ujął Marv z w Sin City, Franka Miller, aż wyglądają jak golarki. No, to, to, to trochę może być może brzmie bumersko, a, a jak pewnie jak ktoś się zna na samochodach, to by pewnie brzmie głupio, ale faktycznie ja bardzo lubię, nie wiem, stare BMW i stare Mercedesy. Bardzo lubię tę beczkę słynną. Mm -hmm. to, to, jak ona się prezentuje, nie wiem, czy na drodze. No, po prostu, jak się prezentuje, to jest ładny przedmiot, moim zdaniem. Więc ten DeLorean też mi się podoba bo on jest bardzo, bardzo kanciasty. Wiesz co, kupimy ci, kupimy ci z Anią jakiegoś Saba na przykład mm. na kolejne urodziny. Jakiś po prostu taki dobry, taki kanciasty, szwedzki wóz. Ja myślę, że na Otomoto też coś znajdziemy. Nie jednego i to w dobrej cenie. Słuchaj, wracając do filmów i do anegdot. To rzeczywiście, tak już zupełnie serio, jest samochód, który Mimo mojego niesamochodziarstwa marzył mi się przez jakiś czas. Mówimy tutaj o Batmobilu z pierwszego Batmana, to znaczy z Batmana Tima Bartona z 1989 roku. My o nim co prawda coś wspominaliśmy w naszym odcinku, który był poświęcony temu filmowi, ale przypomnijmy jako, że to wspaniała rzecz. To jest absolutny składak, tak? Z jednej strony baza z Chevroleta Impala, a inne elementy, no niekoniecznie właśnie tutaj robione od zera, od podstaw na zamówienie, tylko światła przednie tam z Hondy Civic, tylko odwrócone, przemalowane, tylne światła z Ferrari, wlew paliwa z londyńskiego autobusu. Powstał taki to Batmobil, który był bardzo niskim wozem, tak? jakieś 15 cm nad ziemią i ten sufit też był nisko. Eee, okazało się, w ogóle geniusz, jakby ogromna produkcja, wiesz, tak dalej, ale nie domierzyli tego, bo okazało się, że Batmobil jest za mały dla Batmana. Po prostu nie zmieścił się z uszami albo z rogami. Jak zwał, tak zwał trzeba było przygotować taką drugą wersję tego hełmu, żeby te sceny z wnętrza Batmobila kręcić. Badmobila nie znajdziemy na Otomoto, chociaż jakiś czas temu był do kupienia i gdzieś tam po prostu dało się go spieniężyć dosyć poważnie, ale Chevroleta Impala na Otomoto, owszem, uświadczymy. No i jeżeli ktoś ma 2,5 tysiąca lat wolnego czasu i dużo pieniędzy i dużą przestrzeń garażową, to może sobie taką Impalę kupić, kupić sobie też Honda Civic na przykład, prawda? I, i poskładać, nie? Poskładać to od zera. I londyński autobus jeszcze. I londyński autobus efekt będzie absolutnie mizerny, ale czy nie o to chodzi w spełnianiu marzeń, żeby wszystko obracało się w niwecz? Nie, nie o to chodzi. Więc jeżeli chodzi o entuzjastów Impali, to jak najbardziej na Otomoto mogą sobie, prawda, zajrzeć. Ja nie wiem, czy pamiętasz swoją drogą, czy ty w ogóle kojarzysz tę sytuację, ale dość często bywałem nad morzem jako, jako, jako dziecko i tam był taki gość, który przebierał się za Batmana i on, Oczywiście. on zbudował swój własny... No to nie był Batmobil, to był bardziej ten taki motocykl Batmanowy, tak? Chyba na bazie jakiegoś Harleja zrobiony. To był Batman z Torunia, który, który, który tam pojawiał się w polskich miastach. I nie pamiętam, że ma chyba, bo jest możliwe, że mam gdzieś z nim swoje zdjęcie. No bo wydaje mi się, że nie mógłbym nie mieć, gdybym go spotkał na swojej drodze, no bo come on, no byłem to poważnie zajawiony Batmanem wtedy, więc, więc ten gość był dla mnie jakimś absolutnym. Bogiem wówczas. Co może zawsze być dziwnie, ale. No właśnie, sobie zdaję sprawę z Wiesz, jak, jak musiał się czuć Chrystus w tamtym momencie, gdy sobie uświadomił, że wybierać jakiegoś zioma w Storunie. No dobra, zresztą. Mm. Niemniej, polskie dzieciaki marzyły o Batmobilu, polskie dzieciaki marzyły o zdjęciu z Batmanem z Torunia, no bo z Batmanem z Gotham no, trzeba byłoby lecieć za ocean, więc nikt nie miał pieniędzy, nikt nie miał wiz. Ale za to polscy dorośli na początku lat 90. marzyli o BMW E36. Czyli samochodzie, który pojawia się w psach Pasikowskiego z roku 1992. No, no, jest to dzisiaj już klasyk, wtedy to był, to był wóz, który mógł robić pewne wrażenie. Franz Maurer w późniejszej części filmu jeździ Wartburgiem. Olo z kolei, czyli postać grana przez, przez Marka Kontrata, jeździ Bassatem. Tak? Więc, więc, no, jest tutaj też oczywiście sporo polonezów, ale. To można powiedzieć właściwie o każdym filmie pochodzącym z, 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 z wasza pierwszej części lat 90., tak? Tym bardziej, że chyba radiowozy policyjne przez, przez długi czas to właśnie były mm -hmm. głównie polskie, jeszcze w latach zerowych chyba to były, to były, to były Polonezy. Natomiast czemu mówimy o psach? No dlatego, że psy akurat mają dość ciekawą anegdotę związaną z samochodami. Tę anegdotę przywołuje Cezary Pazura, przywołał Cezary Pazura na swoim kanale YouTube w filmie dotyczącym filmu Psy i opowiadał tutaj o takiej scenie gdzieś tam, no to będzie trochę lekki spoiler, związany z psami, na no ale come on, chyba wszyscy powinni oglądać psy, obejrzeć już psy dawno, naprawdę. Już nie wygłupiajmy się. W czwartek filmów mniej więcej jest taka scena, w której bohater Cezarego Pazury jest, potrąc zostaje potrącony przez, przez samochód I, i oczywiście tutaj trzeba było numeru kaskaderskiego i ten numer kaskaderski związany z tym, że jakiś samochód tam potrąca osobę polega na tym, że osoba, że, że kaskader musi rzucić się lekko na maskę i przeturlać się przez, najpierw szybę przednią, a potem przez dach i jeśli wszystko wyjdzie dobrze, a z reguły wychodzi dobrze, jeśli masz dobrego kaskadera na planie, to wtedy nic się, nikomu, nic się nikomu nie stanie. Problem polegał na tym, że oni na potrzeby tego, te, 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 tej sceny podobno wzięli samochód opancerzony, należący wcześniej do, do, do byłego już prezydenta Jaruzelskiego, ale wciąż obecnego wówczas generała Jaruzelskiego i, i ten tenże opancerzony Renault był zbudowany w tak charakterystyczny sposób, że nie za bardzo dało się przeturlać przez ten samochód. Tak, on był troszkę zbyt. Um, um, maska była chyba troszkę zbyt wysoko, i, 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 um, i kiedy samochód wjechał w kaskadera, to okazało się, że kaskader um, zamiast przeturlać się, wyskoczył bardzo wysoko nad, nad dach um, i spadł z drugiej strony, spadł um, i. i, i kiedy już wzleciał za samochodem, to, to, to na planie była kompletna cisza i, i ludzie nie za bardzo wiedzieli, co się wydarzyło, właśnie. I czy, 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 czy nikomu na pewno nic się nie stało. Okazało się, że, 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 że nic się nie stało, chociaż kaskadera, tutaj mowa o Ryszardzie Janikowskim, dosyć znanym polskim specjaliści od tego rodzaju scen. Podobno go bolały potem <laughs> przez dwa tygodnie, bo bolało go całe, całe ciało, ale, ale finalnie nic się nie stało. Co ciekawe, ta scena weszła do filmu. Mhm. I, I faktycznie widać, że, że coś tam poszło nie tak, delikatnie rzecz ujmując. Dlatego, że faktycznie Janikowski no, wylatuje, nie wiem, no z 50 cm nad dachem tego mm -hmm. samochodu, to spokojnie, nie? E, więc, w, więc tak, no, właściwie oglądając psy m, po, po tej scenie, można powiedzieć, że było świadkiem w wypadku, w wypadku samochodowego. No, a gdyby ktoś chciał sobie taką BMW, m, podobną do tej, jaką jeździł, jaką jeździł, e, jeździł Franc kupić na Otomoto, to proszę bardzo, tutaj mam 14 koła kosztuje. I cyk, można sobie z 93. no czyli rok młodsza niż film, ale jednak, prawda? BMW seria, seria trzecia. Tego rodzaju nie znalazłem, dlatego że po pierwsze nie, nie jestem pewien, czy to jest Renault. Ten to, 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 markę podaje Cezary Pazura na YouTubie, ale nie podaje konkretnego modelu i on też nie jest pewny, czy to jest Renault, e, więc zakładam, że któryś z naszych słuchaczy, którzy Zna się, chociaż troszkę lepiej na samochodach od nas, czyli będzie w stanie czyli, większość czyli większość naszych słuchaczy i Słuchaczek, i słuchaczek mm. tak, e, będzie w stanie podać ten, e, zidentyfikować ten model. Tak, wiesz co, ja tylko prawo jazdy zrobię i chyba to BMW E36. No chyba, że ktoś mnie ubiegnie elegancko, 93 e, czarny stylowy samochód. E, m, tak stylowy, jak Jarosław Jakimowicz prawdopodobnie, który też ma samochuarską historię. Otóż Jarosław Jakimowicz opowiada o tym, jak kupił sobie Cytuję, furę kupił sobie Golfa GTI, tutaj cytuję już dokładnie, z Francji, czerwona, żółte światła, Golf GTI, welury, przepiękny. No i jakby wszystko było wspaniale, samochód marzeń, tylko podczas przeglądu okazało się, że zależnie od tego jaką część samochodu weźmiemy, to numery są bardzo po prostu fantazyjne. No ewidentnie był to, był to wóz, który miał jakąś taką bardzo, bardzo dziwną historię, więc... Mechanik na niego spojrzał i oznajmił, chłopcze, ja tu powinienem psy wezwać, tu jest wszystko tak spaprane, on ma każdy numer inny, weź z łaski swojej stąd, znikaj. No i tak, e, okazało się, że Jarosław Jakimowicz, jak się domyślacie, znał kogoś, kto się zna na takich przypadkach i tam troszeczkę poprzebijał, tak? Tu znów cytuję, trwało to niecałą minutę, gdyż fachowiec w jednej ręce trzymając papierosa, drugą z wprawą operował plombownicą do przebijania numerów, więc Jarosław Jakimowicz wyjechał z tego warsztatu zadowolony, że może sobie jeździć tutaj bez stresu samochodem. Został zatrzymany przez milicję, więc były to czasy dosyć, dosyć odległe. Milicjanci się zorientowali, że po prostu te przebite numery, że to się tak naprawdę zmazuje, czyli jest zrobione bardzo jakoś amatorsko i słabo. Przesłuchano Jakimowicza, przesłuchanie trwało 7 godzin, i w końcu komendant powiedział: To się może zdarzyć tylko Jakimowiczowi. Powiedział do niego: Wierzę ci, kupiłeś ten samochód w niewiedzy. Oszukaliście, żal mi ciebie. Szkoda tych pieniędzy, które odkładałeś. Dam ci dokument zabraniający sprzedaży tego auta, będziesz musiał się zgłosić na mechanoskopie, ale będziesz mógł nim jeździć. Zostawię ci go. Ucieszyłem się, jeździłem legalnie, nielegalnym wozem, płętuje. Jarosław Jakimowicz, to jest, i to jest życie jak film oczywiście, natomiast pamiętamy jedyny znany film, w którym zagrał Jarosław Jakimowicz, więc nie będę wymieniał tytułu, no ale tam chłopcy kradną Mercedesa W124, to jest auto podiumane z Niemiec, no bo są lata 90, a chłopcy są z Polski, więc no tak to się jakoś tam żyje, no i na Otomoto też... No, wyobraźcie sobie, możecie skupić naprawdę zadbany samochód tego typu. Rocznik 89, więc wiem z doświadczenia, że doskonały rocznik można dostać taki samochód za 20 tysięcy, także zapraszamy i zachęcamy. Możecie w trakcie jazdy myśleć o Jarosławie Jakimowiczu, ale lepiej nie, bo po co się rozpraszać, prawda? <laughs> to niebezpieczne. Dokładnie. Tak, muszę tutaj tylko dodać, że historia, którą przywołałeś z książki życie, jak film, wydarzyła się naprawdę bądź nie w wydarzyła się naprawdę. No, oczywiście na ja mówię, że, że, Życie jak film, tak. jak przy, Mówiliśmy w odcinku ja, o Jakimowiczu. Yy, ta jego autobiografia yy, została, znaczy najpierw on tworzył wokół niej taki, ta, ta, taką atmosferę, że to jest cała prawda, moje życie jest w ogóle, Patrzy na to, jestem polskim tam, nie wiem kim, Indianą John, nie, bez sensu. <grym <grym jestem po prostu polskim patronem. Przepraszam, to, 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 jeżeli chodzi o sceny te cmentarne, no to trochę, trochę był polskim no, Indianą tak. Johnsonem niestety. To prawda. To prawda, natomiast potem, jak się okazało, że za niektóre rzeczy, które, do których on przyznał się, czy powiedzmy opisał w swojej autobiografii, że, że tam grożą mu jakieś strogie konsekwencje, zaczął mówić, że nie, no gdzie tam? Cała ta książka, dodajcie spokój, nie? przecież, to wiadomo, że to jest fikcja, nie? No chyba nic się nie nabrał na tym. Nabraliście się na to nocowy. Więc tak, więc ta historia z tym golfem. Em, to nie wiadomo. Nie, wi nie wiadomo, nie wiadomo. Ale co wiadomo? To wiadomo, że na planie filmu Wesele, czyli już wkracamy, wkraczamy w lata zerowe, e e wydarzyła się e taka, że to zabawna historia z Tamarą Arciuch, która, e której to bohaterka, czyli panna młoda. E, miała e, rozwalić tam e, Audi TT. Znowu przepraszamy za spoiler, no ale jak ktoś nie oglądał Wesela Smorowskiego do dzisiaj, no to co wy robicie ze swoim życiem? Najmocniej no, przepraszam. E, <laughs> nie, więc nie mówimy, dlaczego musi rozwalić, ale rzeczywiście musi rozwalić e, e, Audi TT. Audi TT, które. E, no, wybija się a, a, absolutnie swoim takim pięknem, powiedzmy ekskluzywnością, i, e, i tym, że to jest bardzo premium e, produkt na tle wszystkiego innego, co jest pokazane w tym filmie. To ja tutaj może zacytuję fragment eksplikacji reżyserskiej, z, 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 którą, którą znalazłem na film webie. E, I pisał Smarzowski tak: Podkarpacie to specyficzny region, bez obcego kapitału, zdany na siebie. Ludność jest tu zaradna, każdy wszystko potrafi sam naprawić, każdy jest specjalistą w kilku przynajmniej dziedzinach, a już na pewno w budownictwie każdy buduje, jak umie, aby taniej i szybciej. na Działkach dom stoi przy domu, obok starych drewnianych nowe spustaka, przykryte blachą i eternitem. otoczone wielokrotnie łatanymi ogrodzeniami z siaty. Prowizorka goni prowizorkę, psom wymienia się łańcuchy dopiero kiedy przerdzewieją. w się sensie łańcuchy, a nie psy to jest moje, moje dodanie. E, trawy się nie kosi, e, na trawie się pasie, w obejściach stoją wiecznie remontowane traktory, stare auto lub magazynowane na lepsze czasy materiały budowlane. Daleko tu do niemieckiego poznańskiego porządku. Próżno też szukać gustu i smaku. W takim też tanim, brzydkim, ale za to praktycznym otoczeniu dzieje się akcja wesela. Słyszymy jak grzyb je ściany zakamarków remizy, jak skrzypią zmurszałe deski stodoły oraz jak syczą przestarzałe górnopółki. Tylko Audi TT jest z kosmosu. To jedyny błyszczący przedmiot w filmie, obiekt zazdrości i pożądania, symbol świata, do którego dążą, życia, którego pragną. To tutaj przypomnę jest opinia na temat Podkarpacia Wojciecha Smarzowskiego. Słychać, że tak to, jest. To nie jest moja opinia, więc bardzo, bardzo proszę, żeby tutaj nie... E, prawda, nie wiem, co tam mogą mi zrobić ludzie z Podkarpacia, ale prawdopodobnie mogą mi coś przykryć eternitem, z, znając ich. Więc proszę tutaj, żeby, żeby mi nie robili krzywdy. E, natomiast co się wydarzyło z tym Audi? No właśnie, jak wspomniałem, panna młoda w którymś momencie musiała rozwalić to Audi e, e, łopatą. E, I e, trochę coś tam jej nie poszło. To oczywiście była scena, która miała być glana na raz, no bo prawdopodobnie to Audi było stanowiło dużą część budżetu filmu. E, no i Plan był taki, że, że, że miała na przykład wybić. W idealnym świecie ona by wybiła szybę przednią tą łopatą i tam tą łopata by została już, nie? Okazało się, że nie jest tak łatwo rozbić samochód, czy też może nie jest tak łatwo rozbić Audi TT. I, i, i mimo tego, że tam wcześniej były jakieś takie próby, takie tam ona się przymierzała do tego, żeby, żeby te, 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 tą łopatą, tę karoserię gdzieś tam uszkodzić, to okazało się, że jedyne, co była w stanie zrobić, to lekko tak nadtłuc przednią szybę, ale absolutnie nie do takiego stopnia, żeby ta łopata została tam z przodu e, i, i troszkę porysować, znaczy porobić wgłębienia w karoserii. E, Smarzowski przed nakręceniem tej sceny e, mówi, e, może, może się to nie udać, w sensie ten pierwotny plan, bo samochód jest czołgiem, e, może się połamać łopata. E, to jest fragment z Making Of'a, który jest dostępny na YouTubie, natomiast Tamara Arciuch e, w, dla Wirtualnej Polski opisała tę sytuację następująco. Stanęłam przy samochodzie, wzięłam zamach z całej siły, bach i tylnia szyba poleciała. Wale w przednią, nic, w boczne nic, w karoserię żadnego śladu, opadły mi ręce. Za to wieczorem tak mnie bolały nadgarstki, że musiałam pojechać na pogotowie. Mieliśmy tylko jeden samochód na planie, więc od razu było wiadomo, że nie będzie dubli. Dla kurażu walnąłam trzy razy łopatów w garaż. E, no i tam lekarz podobno był zaskoczony bardzo Stan. Tamara Tamary Arciuch pod, pod nakręceniem tej sceny i, i gdy zobaczył napuchnięte nadgarski, zapytał, co pani robiła i usłyszał, waliłam łopatą w Audi TT. No więc tak, no i ta I scena się też... się roześmiał oh, od razu. No, wszyscy się hmm. śmiali i wszyscy w autobusie wsta, wstali i bili brawo. No tak, no i ta scena też jest, ta scena to no, technicznie nieudana, no ale ona tam rzeczywiście Tamara Arciuch, no zagrała się tam bardzo mocno i, i robi wrażenie to, co ona robi i to, co robi partnerujący jej w tej scenie Bartłomiej Topa. To jest rzeczywiście bardzo dobrze zagrane, niezależnie od tego, że Audi TT przetrwało zdecydowanie bardziej niż, niż, niż miało przetrwać. No a to właśnie, na Audi TT, jak się tak wpisze to, to, to Audi w o, o to moto to model z 98 roku, roku srebrny, czyli bardzo przypominający ten dokładnie, który, który trafił do filmu Wesele, można kupić za 8700 zł, więc Eleganski. Mateusz, no wydaje mi się, że pod choinkę jak znalazł, nie? No myślę, że tak, myślę, że, że jest to bardzo dobry wybór, ale trzeba też podkreślić a propos tej łopaty i tak dalej, że jak patrzysz na to ogłoszenie, to też musisz zapytać, ogłoszenia musisz zapytać, ale było bite i ogłoszenie odawca mówi, nie, 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 nie było bite, nie? bo to jest ważne dla samochodziarzy. Jest eleganckie i jak wiemy, jest bardzo wytrzymałe, bo mamy w tym słynnym polskim filmie przykład tego, jak Niemcy robią samochody, o, Mario No i tak to właśnie jest. Wspominaliśmy o tym, że będą też przykłady muzyczne. No, akurat tak się trafiło, że no, nie wiem, nasi, nasi ulubieni, ulubione po prostu, ulubieni wykonawcy e, muzyczni też poruszają wątki motoryzacyjne, e, czas na jedno ślady, Bartku. Jedno ślady mm. na motocykle z, na motocykle marki Harley Davidson. Mm. No i kto lepiej zaśpiewa o Harley'u? Kto lepiej zaśpiewa o Harley'u niż Rysie Gridel, czyli osoba, która podobnie jak my nie miała prawa jazdy. No, nie ma tutaj opcji. Cem i Harley, mój, czyli piosenka z 1989 roku. Znowu ten rok się nam tutaj pojawia. Płyta najemnik, to jest ta sama płyta, na której jest wehikuł czasu. No i tak, wehikuł czasu o czymś tam jest. Nostalgia, wszystko przemija, a o czym jest Hardley mój? Hardley mój jest o, o Hardleyu. Hardley mój ma najlepszy refren na świecie. Hardley mój to jest, to kocham go. No, nie ma niczego lepszego. Potem naprawdę przyjdzie ci gość, który będzie mówił, że no Rysie Gridel to pisał tekst, to była muzyka. To jest dokładnie to. Ej, ej, kolego, może z szacunkiem, co do? Ja wiem, do ja, wiem ja, ja wiem, że w Polsce to nie można. A w Niemczech z kolei nikt tego nie słucha. W każdym razie syn Ryszarda Riddla, czyli Sebastian. W książce Marcina Sitki, Rysie Gridal we wspomnieniach. Wspominał o tym, jak ten tekst powstał. Teraz cytuję, któregoś dnia oglądaliśmy w telewizji program o motoryzacji, w którym przewinął się temat motocykli Harley'a. Bardzo go ten fragment rozbudził. Wstał z fotela i stwierdził, że to dziwne, że nie mieli jeszcze w repertuarzu utworu o podobnej tematyce. <laughs> to faktycznie pierwsza, <laughs> pierwsza myśl, jak masz zespół: może czemu? O miłości, ale no, no, wspaniałe. Wyszedł do sąsiedniego pokoju, a kiedy wrócił w rękach, trzymał kartkę z gotowym tekstem, tak powstał? O mój. To były momenty zupełnie spontaniczne, sytuacje, kiedy coś padało mu do głowy i zaraz powstawała piosenka. Jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Jak, jak się wczytamy w ten tekst, kiedy siedzę na maszynie, totalny czuję luz, włączam silnik, daję kopa za mną tylko kurz, tak? Są też fragmenty nieco bardziej dwuznaczne. To wspaniała jest maszyna, choć ma już za 40 lat. Stary mój też ją dosiadał, to samo czuł mój starszy brat. Nie będziemy tutaj, prawda, smalcować, natomiast em, Beno Otręba, czyli też słynny muzyk z Rzemu wspominał, że, że troszkę się zarumienił, jak to usłyszał, bo myślał, że to niekoniecznie jest o, o motocyklach jeżeli chodzi o Harley mój, no to, to miał być taki numer, który miał zostać wykonany na jakimś takim zjeździe motocyklowym, ale do tego koncertu nigdy, nigdy nie doszło. No szkoda, a na pewno docenili to harleyowcy później, prawda? Taki piękny hymn, Harley mój to jest to, kocham go, to mm. jest, to jest to po prostu. To jest to, zresztą ja muszę też a propos tego, co powiedziałeś, że no, jak zespół bez piosenki o Harley'u, no w ogóle co to, to jest, więc na przykład nie wiem, jeśli, jeśli, jeśli Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie z Kwiatu Jabłoni zastanawiają się na nad, nad tematyką piosenek, no to w zasadzie. Da, dlaczego wy jeszcze nie macie piosenki o Harleju? Ja zastanawiam. No, fajny placement. Nie ma to sensu no. też. Artur Rojek, zobacz, ty lat nagrywa i zero piosenek o Harleju. Co to jest? w ogóle? Anna Maria Jopek cały czas czekamy, prawda? Na jakąś piosenkę o tych wspaniałych motocyklach. <grym> Natomiast kto nagrał piosenkę o, <grym> o Harleju, nagrał Kazik Staszewski. Kazik Staszewski, który, który na pierwszej płycie knz u tam to jeszcze nazywało się Kazik. Na żywo, ale w studio, umieścił utwór Biały Gibson. Który, o którym być może już mówiliśmy w którymś odcinku podcastu. Wydaje mi się, że to, jest, że to jest możliwe, dlatego że to jest jedno z czołowych osiągnięć komediowego Kazika, moim skromnym zdaniem. Jest to niezwykle zabawne i oczywiście jest to, jest to jedna wielka zbita z, z, z tych wszystkich klimacików. Tak? I to jest, nie chodzi tylko tutaj o, o, o nabijkę z zespołu Dżem, ale, ale przede wszystkim chyba nabijkę z Iry, która. Mhm. Od Odpowiada między innymi zapisanka, w której padają słowa, jakaś panienka drzemie obok, o kurczę, ona jest naga. E, i, I tam to Kazik Staszewski postanowił zmienić na e, patrzę w tył na moją małą. W sensie, że jak le jedzie tym, 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 tym harlejem. I o ojeny ona jest naga. Więc, więc tak, no jest to dość dosłowna, do, 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 dosłowna e, parodia. No, to był początek lat 90., więc. E, Część y, Polski była do tego stopnia zafascynowana e, amerykańskością, że tego rodzaju rzeczy po prostu zupełnie gładko przechodziły. Znaczy tego rodzaju rzeczy, jak, 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 jak ta piosenka zespołu IRA czy, 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 czy ten numer Harleyu dżemu. E, I y, no, przy czym ta amerykańskość czasami nie oznaczała, nie wiem, filmów Braci Cohen czy tam czegoś takiego, tylko, tylko to było wchodzenie w jakieś takie najbardziej e, paździerzową, paździerzową możliwą amerykańskość, nie? E, I właśnie tego, tego, tego rodzaju klimaty, które, które tutaj e, obrzmiał Kazik, który śpiewał również. Na highwayu z moją małą, mym harlejem mknę w zachodzącym słońcu Kansas, makowbojki świecą się. No, no, no tak. Tak, tak. No więc, więc działo się tutaj. Nie wiem, czy, 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 czy Ira się jakoś tak mocno obraziła na, na, na Kazika wtedy. No bo to jest jednak. To jest satyra, tak? Ale, ale to jest w zasadzie upśmianie całej stylistyki, z, z jaką wiążesz swój zespół, nie? Więc, więc, więc ciekaw jestem, czy tutaj był dystansik, czy nie było. Wiesz co, dystansik chyba był, bo gitarzysta Iry Kuba Płucisz wspominał mniej więcej w tamtym czasie w Brumie w wywiadzie, że jest to jakaś tam forma nobilitacji, skoro Kazik uderza zwykle w wielkich, tak, na przykład uderza w Kościół albo w Lecha Wałęsę, no to to, że śmieje się z Iry to o czymś to świadczy. Oczywiście jest to odczytanie takie bardzo optymisty, optymistyczne w tym przypadku, ale przynajmniej Kuba Płucisz nie był obrażony, nie wiemy jak Artur Gadowski i może nigdy się nie dowiemy. W każdym razie ważnym wątkiem związanym z Harley'em, którego historii nie będziemy tutaj streszczać, jest to, że to faktycznie jest bardzo muzyczna maszyna, panie Bartku. Już nawet nie chodzi o to, że jest to pewien rodzaj takiego rock and no trochę wieśniackiego, umówmy się, rekwizytu. Ale akurat nazwa gatunku heavy metal, o czym przypominał ostatnio Jarek Schubricht w swojej nowej książce Skóra i ćwieki na wieki. Nazwa gatunku heavy metal pochodzi z piosenki zespołu Wolf Born to Be Wild. To jest akurat doskonale znana sprawa. Tam się pojawiają słowa heavy metal thunder, czyli taki po prostu. Grzmoc ciężkiego metalu, i chodzi o ryk wydawany przez silniki motocykli, właśnie z tej firmy Hadley Davidson. Więc gdyby nie Harley'e, to heavy metal brzmiałby tak samo, ale nazywałby się na pewno zupełnie inaczej. To jest bardzo ważne. Kowbojki dzisiaj nie były w miejscu. W sumie nie są cały czas, na szczęście. więc. więc... A, to też wracają w jakiś takich dziwnych kontekstach Miałeś kowbojki? Modny, modnych. Nie, ja nie, ale na przykład panie coraz częściej sięgają po kowbojki. Jakoś się to przyjmuje? No? No, w damskiej modzie jakby jest, jest, jest większe chyba przyzwolenia na, 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 na różnego rodzaju rzeczy, które. Na bycie kowbojem. Tak, na bycie kowbojem na przykład. Kałbojem, jak, jak, jak mówi w swojej książce, pisze Mariusz Max Kolonko. Nieważne. <laughs> no, co tam jeszcze? No, samochody generalnie, jedno ślady, nie tylko jedno ślady, e, sprawnym tekstopisarzom, e, muzykom mogą służyć do opisywania świata, do opisywania współczesności. No i ci, ci różni muzycy polscy z tego korzystali. Skorzystał z tego m.in. Muniek Staszczyk, który. W singlu I Love You e, napisał. E, taki taki dwuwers tam się znalazł. E, I tych, co robił po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tak, on tam wymienia kolejne, e, powiedzmy, e, klasy społeczne, które, które olewa. Tam znalazło się też miejsce dla kleru, no ale również w tych e, skorpionach białych olewam, e, olewam kolesi. No ja nie. Nie, nie rozumiałem do, 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 do. Nie wiem, zeszłego tygodnia chyba, tak? O, 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 o co chodziło w tym, w tym, w tym, w tym dwuwersie, o co chodzi z tymi. Z tymi skorpionami białymi, okazuje się, że to, jest, że to jest marka samochodu. To jest Ford Scorpio, który był takim, powiedzmy, mówiąc laicko-limuzynowym trochę, trochę samochodem, ale nie na tyle, tyle limuzynowym, żeby nie był dostępny dla, 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 nie wiem, wyższej klasy średniej w latach 90., tak? Więc, więc rzeczywiście to, to, to było coś takiego, co, co po czym można było poznać tych słynnych japis, że, że, że po prostu zajeżdża gdzieś tam, jedzie sobie ten, ten, ten biały. Biały, biały Ford Scorpio. Ford Scorpio, który. No i to, to jest taki przykład takiego odniesienia do rzeczywistości, które się zastarzało tak sobie, dlatego że. Mm... Nie wiem, nawet jak mówisz nazwę marki Ford, to raczej ci kojarzy, nie wiem, Ford Focus czy tam, Ford Mustang, tak? Jest wiele innych modeli, które cię kojarzą z Fordem. Raczej to nie, to nie będzie Ford Scorpion, a to jest samochód dosyć mocno zapomniany, nie? Tak, tak. Ja powiem ci, że teraz mi się przypomniało, że miałem, miałem sąsiada, który jeździł właśnie Scorpiona. I powiem ci, że ten sąsiad to był wyjątkowy debil, naprawdę. W sensie, ten chłop był naprawdę głupi. No, nie chodziło o to, że był niewykształcony Rozmi czy coś. Był po prostu no, okropną osobą. No, był, był, był niemiły i, i jakiś taki ociężały y, umysłowo, y, ale nie był nuworyszem, to znaczy na pewno nie był jakimś młodym wilczkiem z y, lat 90., jakimś młodym, y, młodym maklerem, czymś innym się parał, a to rzeczywiście takie auto dla klas aspirujących. tak, No właśnie, z jednej strony jakieś bajerki, to w ogóle był pierwszy samochód, y, który trafił do masowej produkcji, y, który był wyposażony w bez, więc było tam trochę jakichś takich bajerów. Było to auto uznawane wtedy za dosyć wygodne. No tak, limuzynowe, a z drugiej strony o nie aż tak wywindowanej cenie, więc można było sobie też troszeczkę poudawać. Podobno te białe skorpiony były najpopularniejsze, bo za inne kolorki trzeba było jakoś tam solidnie dopłacić, więc, więc stąd te skorpiony białe. Tak, ja się dołączam oczywiście do niewiedzy związanej z tym, o co chodzi z tymi skorpionami. I myślałem, może to jest, nie wiem. Myślałem, że powinno być w skarpetach, albo że tu chodzi jakiś ubiór, ale nie. Wygląda na to, że to auto takie właśnie 90'sowo e, noworyszowskie. Tam potem wjechała e, już wydaje mi się, że po premierze piosenki I Love You wjechała jakaś druga generacja tego Forda Scorpio i ten design był dosyć kontrowersyjny. Chyba ten samochód był nazywany waleniem ze względu na taki dosyć specyficzny kształt. W każdym razie to już się nie przyjęło i w 98 roku zakończono produkcję tego samochodu, ale no, jakie pytanie musimy sobie tutaj zadać? że znajdziemy na automoto białego Skorpiona, Bartek? I oczywiście znajdziemy. Znajdziemy w ogóle kilka Fordów Skorpio, naturalnie, ale jest białe Skorpio z roku, proszę pana, 93 30 tysięcy złotych, czyli wydawałoby się, że jak za prawie 30-letnie 30 auto, no to że, dlaczego 30 koła? Ale to ewidentnie jest klasyczek, więc tutaj kupujemy całą historię, prawda? Całą historię motoryzacji, a nie tylko konkretne auto. Tak to właśnie wygląda. Tak, więc jeśli macie jakiegoś znajomego, który na przykład w roku 1993, nie wiem, tam kupował akcje, tak i w ogóle, tam bywał często na GPW i, i, i robił tam szachery machery różne finansowe, i bardzo aspirował wtedy, i planował kupno samochodu, a potem na przykład wpadł pod Forda Scorpio i w śpiączkę i obudził się dopiero teraz, to. Dość niedroko możecie kupić mu Forda Scorpio, udając, że wciąż jest 93 na przykład, nie? I, że, i że, że tak naprawdę w ogóle nic się nie zmieniło, i to jest cały czas samochód, który zrobi ogromne wrażenie na, 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 na kolegach z pracy, nie? To, to jest takie motoryzacyjne Goodbye Lenin, nie? Że tak, tak, tak. Tworzysz tutaj jakąś, jakąś historię. No i co tutaj jeszcze mamy, bo były, proszę pana, rzeczy blues rokowe, było, nie było, no arcyrokowe, czyli IRA, cóż bardziej rockowego na świecie. No to wydaje mi się, że zakończyliśmy. Muzyką rapową, czyli co hmm. to za muzyka? To w ogóle gada ktoś do mikrofonu? Tak, zróbmy to. Tak. Bez Z... instrumentu to w ogóle <laughs> nie jest muzyka. To jest jakiś umpa umpa z komputera, proszę pana. No tak to właśnie, tak to właśnie jest nad. W każdym razie tutaj warty wzmianki jest utwór Mercedes S 600. To jest wspólny numer DJA 600V i Tedego. I tutaj mamy sporo tych wątków samochodziarskich, Bo aż dwa, czyli sporo, tak? Tak. To dokładnie tak się definiuje słowo sporo i dwa. 7. Tak, bo poza tą tytułową gierką słów Mercedes, czyli Mercedes S 600. No, no, taka, właśnie 600, klasyczne, jakieś takie gangsterskie auto. Nikoś słynny czy też niesławny, właśnie takim samochodem jeździł. Więc wtedy tak sobie po prostu nawija troszkę o tym samochodzie albo troszkę o tym, że jest tym samochodem, że jest to oznaka, nie wiem, prestiżu, bycie groźnym, cokolwiek. Ale w tym samym numerze, który na pewno znacie, nawet jeżeli nie kojarzycie już tego tytułu, um, pojawiają się słowa Ekipa z niebieskiego Jeepa. No i. Ten niebieski Jeep to jest akurat dosyć ciekawa historia, bo mowa tutaj o Toyota Forerunner. To jest samochód, który Teddy kupił albo właściwie dostał jako część honorarium od kozaka, od wydawcy z RRX. No i to chodziło oczywiście o czasy po debiutanckim albumie Sport. No i ten samochód był dosyć mocno eksploatowany przez Tedego. podobno, jakoś bardzo się w nim zakochał. To był samochód z 92, więc nie jakaś taka nówka wtedy. Potem Tede oddał go swojemu koledze i dał mu jakiś hajs i upoważnienie i poprosił tego kolegę, żeby tego forranera zezłomował, ale okazało się, jakiś czas później tedy coś tam przeglądał w internecie i trafił właśnie na ogłoszenie z tym samym samochodem, te same blachy, więc zadzwonił do gościa, który chciał sprzedać tego forranera za tam 30 tysięcy, w końcu ten gość szedł do 18 i zaczął coś bajdurzyć o tym, że to no, znany raper jeździł i że to jest w super stanie, a wtedy tam doskonale wiedział, że tam jakieś drzewo rośnie w tym samochodzie, po prostu, że jest jakby absolutnie podziurawiony. Ktoś potem tego Forerunnera już nie Tede odkupił, nieważne. W każdym razie Forerunner wrócił. Wrócił w roku 2021, w roku ubiegłym. Wtedy właśnie obchodziliśmy, bo wszyscy, bo to było Narodowe Święto, obchodziliśmy 20. <laughs> rocznicę wydania płyty sport albo SPORT. W katowickim megaklubie odbywał się taki, no właśnie, Wielki jubileuszowy koncert z gośćmi, i tego forrunnera, właśnie tego Forrunera słynnego, udało się jakoś ściągnąć, pożyczyć, przywrócić. I on sobie tam stał przed klubem. I jak napisał ktoś na portalu Blender Rap, ten Forrunner stał się. Delorianem w ten sposób, proszę pana, hmm. bo nas przeniósł w przeszłość. Co za klawra, hmm. jak to się robi? To jest właśnie podcastowy masterclass od Bartka Przybyszewskiego i Mateusza Witkowskiego, tak to właśnie jest. Stożrego, bardzo mnie rozbawiła ta historia z tym kolegą, który miał zezłomować tego foreignera, ale nie zezłomował, tylko próbował go tam sprzedać, bo bo on użył to argumentu, wałeczek, znany to wałeczek, raper go. to no. jest po prostu znówka sztuka, właściwie nieśmigany, bo znany raper go używał, no jakby <laughs> zdanie, znany raper go używał miało, nie wiem, być jakąś <laughs> dobrą przepowiednią dla, nie? na przyszłość <laughs> tego wozu i dlatego, że, że w zasadzie bardzo o niego dbał, no po prostu pedantyczny jest Jacek graniecki jest niezwykle jeśli chodzi To prawda, to prawda, jakbyś powiedział, że wiesz, że no, Janusz Korczak tym jeździł, <laughs> tak. to stwierdził, o no to super, to super szlachetny <laughs> człowiek, ale tutaj, o, niekoniecznie, niekoniecznie <laughs> zresztą ten, niebieski Jeep, który Jeepem oczywiście jeżeli chodzi o markę nie był, tylko był Toyotą, on dostał jeszcze osobny numer od Tedego na SPORT 0121, to była taka płyta składająca się z rzeczy z okresu debiutu Tedego, z rzeczy niewydanych, z nowych rzeczy na starych bitach, tam pojawił się numer Panzer właśnie na temat Forerunnera, zresztą w piosence Wielkiej O" też dosyć znanej, ten Panzer również namecheckowany był, więc dosyć bogata historia, jeżeli chodzi o samochód z 92 roku, czyli świętujemy właśnie 30-lecie niebieskiego Jeepa. Tak. Wszystkiego najlepszego. Tak, no zakładam, że gdybyście chcieli kupić tego konkretnego foranera należącego kiedyś do tego, to, to to gdzieś tam da radę pewnie kiedyś jeszcze, bo, bo nawet jeśli są podpisane jak widać papiery na złumowanie, to, to, to upoważnienie to, to, to wciąż tego, tego samochodu nie da się tak łatwo pozbyć, więc pewnie, pewnie będzie się to jeszcze dało zrobić. Dziękujemy bardzo za udział w naszym świątecznym odcinku specjalnym dotyczącym samochodów, no bo jak ci święta, to tylko i wyłącznie. Ford Mustang. <grym> <grym> 100 lat. <grym> <grym> tak. E, tak, dziękujemy bardzo filmie Otomoto za, za, za udział. E, zapraszamy też do wpisania na YouTube Otomoto prawdziwe historie, bo muszę powiedzieć, że ten spot jest bardzo ładny. E, ten, jest to urocze, bardzo s, tak, mm -hmm. e, Spot z, z DeLoreanem i to nie muszę tego mówić. Nikt ja to nie zapłacił, a rzeczywiście to prawda, jest ładny Za spot. to nie. Tak, za to nie. Za inne rzeczy tak. Był to oczywiście odcinek we współpracy. Dziękujemy bardzo, słuchajcie. No, nie wiem, czy ktoś nas słucha przed Wigilią, jeszcze przed, przed wieczerzą wigilijną, ale jeśli tak, to życzymy, żeby się nie pochorować od jedzenia. Bo to jest bardzo ważne, żeby się zdrowo odżywiać. A w święta. Lepiej sobie nie popuszczać tak mocno, żeby o, i tak dalej. Wszystko jadalnego, 100 lat. Nie. Boże, ile on ma lat? <laughs> 57. Róbcie prawo jazdy, nie będziecie tacy jak my. <laughs> dziękujemy wam bardzo, dziękujemy patronom, patronkom i do usłyszenia niebawem. Cześć. Z Świąt. O. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.